Na samym starcie muszę przyznać z ręką na sercu, że ten mecz był po prostu bardzo dobry do oglądania. Dużo ciekawych akcji, częsta wymiana ciosów, brak momentów zawiechy w grze. Stosunkowo czysta gra, mieliśmy bardzo mało kartek, bardzo mało fauli i przestojów w grze. Poza tym oba zespoły zanotowały dzisiaj jakieś trafienie i mecz oglądało się z ogromną przyjemnością. Na pewno nie był to taki mecz jak chociażby Lechii z Jagiellonią 2 lata temu w finale Pucharu Polski. Tamto spotkanie było karą dla oczu, więc dzisiaj Raków Częstochowa jak najbardziej zasłużenie zdobywa Puchar Polski. Ale też musimy przyznać, że Arka Gdynia postawiła dzisiaj momentami bardzo trudne warunki. Szczerze mówiąc, moje serce było dzisiaj nieco rozdarte, ponieważ kibicowałem zarówno Rakowowi, jak i Arce Gdynia. Rakowowi dlatego, żeby przedłużyły nam się emocje w Ekstraklasie, no bo wiadomo, gdyby Arka wygrała, no to 4. miejsce w Ekstraklasie nie dawałoby europejskich pucharów. Poza tym Raków Częstochowa jest ogólnie ciekawym projektem piłkarskim, który fajnie się obserwuje. A Arce Gdynia kibicowałem dlatego, ponieważ zasadniczo lubię kibicować zespołom, które są niżej notowane przed jakimś meczem. A po drugie, ja jestem po prostu miłośnikiem patrzenia na to, jak środowisko piłkarskie w Polsce jest po prostu zszokowane tym, że zespół niżej notowany potrafi wygrać z tym wyżej notowanym. I gdyby dzisiaj Arka wygrała z Rakowem, co było w sumie już bardzo bliskie, bo Arka prowadziła przez krótszy czas tego meczu 1-0, no to dalej by byli zszokowani, pomimo tego, że 3 lata temu wygrała Arka z Lechem Poznań, który też miał ją wówczas rozjechać na Stadionie Narodowym. Sezon później Arka też z jakiegoś powodu znalazła się według nich w finale, minimalnie przegrywając z Legią. W międzyczasie zdobyła super puchar. I oczywiście Arce się dzisiaj nie udało wygrać tego Pucharu Polski, jednak nie był to mecz tak jednostronny, jak wiele osób sądziło. I Arka Gdynia mimo wszystko była dzisiaj całkiem blisko zdobycia tego trofeum. Ale dzisiejsze spotkanie wygrywa Raków Częstochowa, który po pierwsze właśnie dzisiaj zdobywa Puchar Polski. Po drugie może sobie na luzie już walczyć o srebrny medal, ponieważ tego 3. miejsca nikt im już nie zabierze. Po trzecie Raków przedłuża właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, emocje w tym sezonie Ekstraklasy, jeśli chodzi o walkę o 4. miejsce. I oczywiście dochodziły głosy w trakcie trwania tego sezonu, że Raków wyłożył się, bo miał walczyć o Mistrzostwo Polski w tym sezonie, ale ludzie, ludzie, to jest medal i Puchar Polski, to jest wybitny sezon. Raków notuje naprawdę doskonały sezon, o czym mówiłem już w poprzednim filmie. W filmach nawet. I aż przyjemnie było mi patrzeć na radość Holca po bramkach 2 dla Rakowa Częstochowa, bo powiedzmy sobie szczerze, że ten gol dla Arki na 0-1 był spokojnie w zasięgu bramkarza Częstochowy. Ogromny plus w zespole Częstochowy dla oczywiście Iwiego Lopeza, który w ogóle wygrał to spotkanie dzisiaj Rakowowi. Gol na 1-1. I nie wiem, czy wy też, ale przy tej akcji na 2-1 miałem wrażenie, że powinien Iwi podawać trochę wcześniej do Szelągowskiego. Ostatecznie zdecydował się na późniejszy przerzut, który był kapitalny. Ja pierniczę. No piłka po prostu aż spadała na stopę Szelągowskiego. Szelągowski tylko odegrał piłkę na 5. metr i Dawid Tijanić strzelił gola na 2-1, który wydawało się, że będzie już taki dość decydujący, że Arka się w ogóle nie podniesie, ale Arka mimo to walczyła do końca, bo jeszcze w końcówce miała kilka sytuacji. Jednak Raków Częstochowa zasłużenie wygrywa to spotkanie 2-1. Dalej będzie walczył w Ekstraklasie, przedłuża nam emocje w lidze, a Arka Gdynia rzuca teraz wszystkie siły na 1. ligę, żeby wywalczyć bezpośredni awans 2. miejsca, wydaje mi się, bo Łęczna jest tutaj jak najbardziej do przeskoczenia. No a jak nie przeskoczył Górnika Łęczna, no to zawsze zostają baraże, które są niewątpliwie bardzo emocjonujące i na pewno je tutaj omówię. Także gratulacje dla Rakowa Częstochowa, ale również gratulacje dla 1. ligowej Arki Gdynia za walkę w całym turnieju. I co? Zapraszam na Facebooka Tradaj. Zapraszam do subskrybowania, ponieważ marzę o 1000 subskrypcji. Nie chciałem nigdy żebrać, ale naprawdę marzę. Więc jeśli podobało ci się, to zapraszam do zasubskrybowania i dodania lajka. I do posiadania miłego końca majówki.